Skończyliśmy sobie na tym, że... Że? Mieliście wychodzić z pomieszczenia. Tak. Tak? Tak. Tak. Mhm. Dobra. Ten głos mi przerwał, ale moglibyśmy wrócić do tego pomieszczenia, z którego weszliśmy, i znaleźć coś, żebyśmy mogli przyłożyć ten przycisk do otwierania drzwi na wszelki wypadek, żeby on był cały czas włączony. Bez przesady. Tak czy inaczej bym się cofnęła do wejścia i wlazła tamtymi drzwiami raczej niż wróciła się. Ale jak wejdziemy tymi szklanymi, to prawdopodobnie byśmy tamtymi weszli, bo to tak wygląda. Ja tam dobrze. Na tamtym korytarzu byłam chwilę. No nie lepiej tamtymi? Boże, dobrze, że jak chcecie tak bardzo tamtymi, to pójdziemy tamtymi. Chyba tak czy inaczej skończymy w tym samym miejscu, nie? Nie, tak jest 2-2. W grobie. Ja bym się i tak chętnie cofnęła do tego pana ochroniarza i zobaczyła, czy on tam może ma dostęp do jakichś planów, planu budynku, cokolwiek w ten sposób. Nie jakichś bardzo dokładnych, ale ogólnie pożarowy nawet, no cokolwiek takiego. Mhm, cofacie się w takim razie do pierwszego pomieszczenia i nie ma tu planów. Ale rzuć mi na spostrzegawczość, wszyscy rzućcie mi na spostrzegawczość. Na połowę. Na jedną piątą. Na pół. Dobrze, to w takim razie... Boże, ale wam powchodziło. Siadło. Plany były. Najprawdopodobniej na ścianie kiedyś, ale zostały ściągnięte. Jest po prostu inny kolor farby w jednym miejscu. Ale to już na poprzedniej sesji wam mówiłem, że ktoś tu najwyraźniej posprzątał. Jak są jakieś szafki, jakieś metalowe, czy cokolwiek, to przeszukuję tu teraz. Nie ma raczej szafek metalowych. Co chcesz znaleźć, mi prędzej powiedz. No te plany może ktoś gdzieś tutaj je zostawił mimo wszystko, że są ściągnięte. Nie ma tutaj takich szafeczek. Przy tych panach jakieś identyfikatory, cokolwiek, co mogłoby wskazywać na ich tożsamość? Czysta. No to prowadź. No to trzeba przycisnąć tym brzęczkiem, co ten pan ma, żeby się to otworzyły. Przyciskam brzęczek. Mhm. Słyszycie? Z otwartych drzwi. To ja idę do tamtego korytarza drugiego. Mhm. Ja mam wszyscy. Dobrze. Idziecie w takim razie, wychodzicie na korytarz. Korytarz prowadzi dosłownie 1,5 metra do przodu, po czym musicie się obrócić w prawo. Biegnie do samej ściany. Po drodze jest wejście podwójne drzwi drewniane z taką szybką, może nie przyciemnianą, ale z takiego wzmocnionego szkła. Wiecie, jak wzmocnione szkło wygląda, nie? Z takim kratką. Po drodze to znaczy gdzie? Kilka metrów od was. Po lewej stronie. I dalej żadnych drzwi nie ma. Dalej na samym końcu korytarza są drugie drzwi. Tym razem po prawej stronie. Te, przez które patrzyła Max. Mhm. Czyli nas interesują to tutaj drzwi, prawda? I kawałek, i zaraz za tymi drzwiami korytarz skręca, bo prowadzi dalej prosto, tak jak Max widziała. Jest w takim kształcie litery L. Dobra, Max, gdzie dalej? Prosto, idziemy tam, gdzie nie byliśmy. Czyli do tych podwójnych drzwi. Tak. Podchodzicie do tych podwójnych drzwi, nad nimi widnieje, jak to ładnie powiedzieć, widnieje obudowa na jarzeniówkę, na której jest napisane sala operacyjna i operacja w toku. Nie mają numerka? Nie mają numerka.
Są, jednak te światełko jest zgaszone. Tak, czyli najprawdopodobniej podczas operacji zapalano, żeby było widać, że nie można tam wchodzić. Ja tam się na nich nie oglądam, otwieram powoli. Mhm. Otwierasz, to są podwójne drzwi wahadłowe, wchodzisz do dużej sali operacyjnej. Podłoga jest wykonana z kafelek, widzisz spory stół operacyjny na samym środku, nad którym wiszą światła na specjalnych wysięgnikach. Oprócz tego u szczytu stołu widzisz sporą szafkę zawierającą elementy, jakieś części komputerowe, stare komputery i taki bardzo duży metalowy hełm, do którego przymocowana jest masa przewodów, które zbijają się na szczycie tego hełmu w jeden, wchodzą w specjalną rurę, która jest pociągnięta najpierw do komputerów, a z tego komputera odchodzi tak naprawdę do ściany i znika w ścianie. Na podłodze leżą dwa ciała. Te bliżej was jest to ciało najprawdopodobniej kobiety, ubrane w fartuch, dlatego że ma spódnicę, a nie spodnie. Ubrane w fartuch, a do tej drugiej jest częściowo schowane za stołem, by trzeba było obejść stół operacyjny. Widzicie tak naprawdę tylko nogawki i buty. Z tego pomieszczenia, oprócz tego wejścia, w którym weszliście, prowadzą jeszcze tylko jedne drzwi znajdujące się na końcu pomieszczenia. Są jednak, w przeciwieństwie do tych, którymi weszliście, są metalowe i nie mają szybki. Jest nad tym klosz, w którym jest czerwona zbita żarówka. Czy mogę się tak bardziej rozejrzeć po tym pomieszczeniu, już spostrzegawczością? Proszę. Ja bym się chciała przyjrzeć temu sprzętowi i tak powoli dojść do tego drugiego ciała, przyjrzeć się tym ciałom znowuż, tak jak poprzednim. Dobra. Abraham, Max? Nie bardzo mam pomysł, co mógłbym teraz tutaj zrobić, oprócz tego, żeby patrzeć na drzwi i ewentualnie broń. Ja ten hełm chcę sprawdzić, co tam, jak tam dokładnie. Dobrze, po kolei. W takim razie, Max, podchodzisz do stołu operacyjnego, podnosisz ten hełm i widzisz, że mimo, że obudowa jest na zewnątrz bardzo duża, to jednak w środku taka siatka wykonana z drucików i z przewodów jest mała. Mogłaby się zmieścić na głowę dziecka mającego od 4 do 6 lat, powiedzmy. Są specjalne paski, żeby to przymocować pod brodę, elektrody, żeby można było przymocować do czoła. Nie masz zielonego pojęcia, do czego mogło to służyć. Jest pieruńsko ciężkie i bardzo najprawdopodobniej niewygodne. Jamie, rozglądasz się po pokoju i razem z Elsie zmierzacie za stół, żeby przyjrzeć się temu drugiemu ciału. I tam następuje pierwsze zaskoczenie, tak naprawdę, może drugie, jeżeli liczyć Artuditu podającego kawę. Drugie ciało nie ma ludzkiej czaszki. Drugie ciało ma podłużną czaszkę z wysuniętą szczęką, wypełnioną zębami, gdzie się kacze, najprawdopodobniej należą do jakiegoś rodzaju gryzonia. Jest zdecydowanie większa niż ludzka czaszka, na pewno dłuższa. Boki umieszczone po bokach głowy. Oczy umieszczone po bokach głowy. Ale nie żyje. Cała reszta ciała jest szkieletem, tak jak pozostała? Tak, ubranym w fartuch laboratoryjny, tak. To wam Max. Tak? Zobacz to ciało. To idę i tam oglądam. No to sobie tam. Widzisz, co ten, to co oni, rzućcie sobie na poczytalność, proszę.
Uwielbiam, że to na poczytalność. Teraz cały czas się boję, że mi 100 wypadnie. Weszło? Trochę mi nie weszło, ale niedużo. To sobie rzuć K4. U mnie 0? Nic? U ciebie 0. Mam 78, wypadło mi 77, więc... Weszło, okej. Okay. Trzy, dobrze. Ile to już w sumie? Nie zbliżamy się tam do 1/5? Ja jeszcze ani razu chyba nie straciłam, z tego co widzę. Okay. No spokojnie. Dobrze. Tak, i ta czaszka nie została tu podłożona, na pewno należy do tego czegoś, tego kogoś, kto to jest. Jest jeszcze przyczepiona resztką kręgosłupa do reszty ciała. Ciało dalej wygląda niemal na ludzkie, oprócz tego, że ma 4 palce zamiast 5 i zdecydowanie zakończone pazurami, nie paznokciami. Czy te ciała też wyglądają tak, jakby ktoś się ułożył, czy, że tak powiem, tak jak, nie wiem, stali, tak padli? Tutaj wygląda, że jakby stali, tak padli, z tym, że przy tym półzwierzęcym ciele zauważasz, bo wam dobrze weszło wszystkim na spostrzegawczość, zauważasz ślady pazurów na posadce, jakby to stworzenie się zorientowało, że coś jest nie tak i próbowało w konwulsjach jeszcze coś zrobić. Da się zidentyfikować, jakie zwierzę to może imitować? Mają w sensie, czy to natura? Albo biologia? Tak, albo wiedza o naturze, no jakaś coś takiego. Co, ja nie rzucę 58. No, nawet na... No, czekaj. 13, 49... 88. To nie będzie 1/5, będzie 1/3. No, jedna na biologii. Trzecia ci weszła? Tak, bo mam 48 biologii. Mhm. Dobra, czekaj. Więcej niż 1/5. Najprawdopodobniej jest, należało to stworzenie do gatunków łasicowatych. Dokładnie ciężko ci powiedzieć, do której gałęzi, ale no... To chciałabym się przyjrzeć bliżej tym łączeniom, w jaki sposób to wygląda przy kręgosłupie, gdzie to się zaczyna, kończy, czy tam widać jakieś wyraźne przejście, łączenia, jak ta głowa jest połączona z resztą ciała. Normalnie, tak jak w każdym żywym stworzeniu. Nie było to przyszyte na pewno, jeżeli o to pytasz. To jest jeden szkielet ciągły. Resztki ścięgien jeszcze trzymają to do kupy. To jest ubrane w fartuch. Dlaczego ubrali jakieś zwierzę w fartuch, albo na ile ono było rozumne w ogóle? Chciałabym się rozejrzeć teraz po tym sprzęcie, który tam mają, tak z punktu widzenia tak medycznego. Do czego to mogło służyć wszystko? Albo może jakaś dokumentacja? Raczej nie ma, ale... Ja chcę podejść do tych metalowych drzwi i tak przysłać się, czy coś za nimi się znajduje, czy coś. Przykładasz do nich ucho, nic nie słyszysz. Dobrze, z punktu widzenia medycznego znajdujesz skrzynkę z elektrodami na prąd zmienny do elektrowstrząsów. Najprawdopodobniej znajdujesz do zaciskania zębów taką gumową pałkę jakby. Znajdujesz specjalne urządzenie do tego, żeby trzymać powieki otwarte, kroplówkę, sole fizjologiczne. A do tego ten hełm widzę, że jest na dzieci, tak? On jest. Tak. On jest strasznie mały. I ten głos, który mówił,
że... o dzieciach. I to jest jeszcze bardziej przerażające w tym wszystkim, że oni robili coś z dziećmi tutaj. Albo na dzieciach, albo w ogóle z udziałem dzieci. Patrzę na resztę. To co, kolejne drzwi tutaj, te metalowe? Nie wiem, czy metalowe drzwi, czy za nimi może nas czekać coś. A co, już dziewczyny są gotowe? Żeby iść dalej? Ja nie wiem. Gotowe? Ja to zawsze. No to otwieram, popycham te metalowe drzwi. Musisz je pociągnąć. Metalowe drzwi. Ciągniesz metalowe drzwi, uchylają się z lekkim oporem, ale udaje ci się je otworzyć. W środku widzisz ciemne pomieszczenie. Niegdyś białe ściany poplamione są brązowymi zaciekami. Widzisz, że na podłodze jest lekki ślad, który zmierza do środka. Na środku znajduje się spora kratka, którą musiało coś spływać. I widzisz takie dwa metalowe ramiona z ostrymi zębami. Pomiędzy nimi, jak masz takie pasze tego ramienia, pomiędzy nimi tutaj jest otwór i widzisz w środku przewody, które idą do tych zębów. One są luźne, tak jakby to coś miało wszczepiać dodatkowe przewody, powiedzmy. Wow. No i pełno krwi na ścianach, nie? Ta brązowa, to no. To oświetlam to pomieszczenie latarką, też oświetlam, tak? Po wszystkich kątach. Chyba czy coś tam jest? Ktoś, ciało, cokolwiek? Nie, nie ma tam ciała. Jedyne, co zauważasz niezwykłego, to duży, czerwony pająk siedzący na suficie z grubym odwłokiem. Dość spory, nie z gatunku tych włochatych, przypominający raczej taką... Okej. Masz na myśli duży taki, wiesz, że wielkości nie. A okej, dobra. Duży wielkości mojej dłoni, powiedzmy. A to okej. Mhm. Przypominający bardziej czarną wdowę niż ptasznika. Mhm. Zostawmy... I nie kudłaty, tak? Nie kudłaty. Zostawmy go lepiej, wycofajmy się, chodźmy dalej. Jego tylko oświetlam latarką trochę, może się wystraszy samego światła. Ja widzę pająka, to ja się wycofuję. Fuj. Mhm. Mogę sobie szybko rzucić na wiedzę o naturze, co to za pająk? Proszę. Czy mi coś... Nie weszło. Nie masz zielonego pojęcia, co to jest za pająk. Ja mogę zerknąć, jak twardo jesteś ciekaw. Nie, aż tak nie jestem ciekaw. Po prostu myślałem, że coś już widziałem, ale dziwnie jest. Chodźmy, zostawmy go. Nie, nie podoba mi się tutaj zdecydowanie. To, co ma jaskrawe kolory, jest niebezpieczne. Zazwyczaj trujące. I brzydkie. Jadowite. Nie potrzebujemy skreślić. Zamykacie metalowe drzwi. I wychodzicie z sali operacyjnej również, tak? Tak. Jak rozumiem? Mhm. Wychodzicie z powrotem na korytarz, który biegnie dalej prosto. Jak rozumiem, idziecie nim. Idziecie nim, mijacie drzwi, które są po waszej prawej stronie. Szybkie zerknięcie w środku Artuditu, który tym razem uderza o konsolę z zapałem godnym lepszej sprawy. Dwa trupy pełno konsol i przycisków. Ciekawego i korytarz kawałeczek dalej skręca w wasze lewo. Biegnie cały czas prosto, zakończony jest drzwiami. Po kilku metrach jednak na prawej ścianie są również drzwi, nad którymi napisane są sypialnie. Mhm. Nie ma numeru. Na drzwiach. Nie ma numeru na drzwiach. Okej.
cyrknijmy, może tam będzie tam, coś o tych ludziach. Znaczy, jeżeli będziemy szli przez te wszystkie pomieszczenia i znajdziemy ten pokój 13, to wejdźmy tam na samym końcu może. No może po prostu tam nie wchodźmy. Albo nie wchodźmy. Ja wiem, że ty chcesz ale zobaczyć bardzo mnie wszystko, kusi. Ale mam to w dupie. Zagwarantujesz mi, że przeżyję? No, póki co nic złego nam się nie stało. Wcześniej przestraszyliśmy się jakiegoś super nowoczesnego na tamte czasy automatu z kawą. Jedyne, co tutaj mnie przeraża, to ten pająk w rogu i trupy. Na suficie. No, gdzie był, tam był. Wszystko jedno, nie lubię pająków. A ja lubię żyć. Dobrze to słyszeć, Jean. Wchodzimy. Tak, wchodzimy. Jak rozumiem, nie do pomieszczenia z konsolami, tylko do sypialni. Dobrze. Otwieracie drzwi, widzicie podłużne pomieszczenie, jest krótsze, tak jak wy na nie patrzycie, to jest krótkie, rozszerza się na dwa boki. Pod ścianami widzicie 12 niewielkich metalowych łóżek, na których leżą materace. Łóżka są... Na łóżkach leżą koce i pojedyncze poduszki w wielkim rozgardiaszu. Część poduszek spadła na podłodze. Widzicie pluszowego królika różowego, który patrzy się na was jednym okiem, ponieważ drugie zostało mu wyłupione. Pod jednym z łóżek leży porzucona lalka, a koło innego leży samochodzik bez innego koła. Jakie to jest creepy. Nad łóżkami... Żadnych trupów? Żadnych trupów. Mogę wykonać jakiś rzut na spostrzeżenie? Takie dokładniejsze przeszukanie? Dobrze. Proszę. 0, 0. Czekaj, bo albo 9, albo 8. Nie wiem. Dorzucę. 8. To 9. Nad łóżkami zauważasz hełmy, które mogły być wzięte w pierwszym momencie za lampy, jednak są na takich ramionach, na wysięgnikach, można je obniżyć, są zdecydowanie mniejsze niż te w sali operacyjnej. Łóżek jest dokładnie 12. Koło każdego łóżka znajduje się mała szafka. Wszystkie szafki są otwarte, wyglądają jak takie... Jak byłeś mały, byłeś w szpitalu, widziałeś takie metalowe szafki szpitalne? No to tak to mniej więcej wygląda. Obskurne, odłazi z nich farba, pordzewiałe. Nie ma okien, jedyne oświetlenie to wasze latarki. Co prawda na suficie znajdują się... jarzeniówki, jednak są wszystkie powyłączane. Domyślam się, że szafki są opróżnione, skoro są pootwierane. Mm-hmm. Dobrze się domyślasz. I tylko tyle z 1/5 rzut. Mm-hmm. Albo dobra, masz. Przy jednym łóżku zauważasz krwawą plamę od biła się tu stopa dziecka, które mogło być najwyżej w wieku 5 albo 6 lat. Musiało się gdzieś zranić o jakiś drut wystający z materaca i tyle. Ale taki wyschnięty brązowy ślad. Wyschnięty brązowy, tak. I zmierza w stronę, w kierunku głównych drzwi. Ale to krwawi, to można iść po śladach. Raczej tu już nic nie znajdziemy. Skoro zostawione są zabawki, no to nie wszystko posprzątali jednak. Jakieś napisy, coś na tych łóżeczkach, na ścianach. Pod materacami. Pod poduszkami. Tam, gdzie się coś pisze albo chowa. Nie, ale zauważasz, że każde łóżko ma miejsce na... specjalną kartę lekarską, taką kieszonkę, wiesz, gdzie można jakieś dokumenty wsadzić, jednak wszystkie są puste. Miałaś jakiekolwiek wzmianki o tym, że była tu klinika dla małych dzieci?
Nie, jedno co znalazłam, to żeby to ośrodek eksperymentalny, ale nic więcej, bo jakiekolwiek informacje o tym budynku po, jakby w latach 80. się urwały. Zostało zdjęte, nic więcej. To rób zdjęcia. Mam włączoną kamerkę. Bo... ośrodek eksperymentalny i łóżeczka dziecięce to raczej nie idzie w parę. Ja myślę, że żart o elektrowstrząsach w samochodzie był bardzo trafiony. Max, mam prośbę. Jeśli kiedykolwiek to gdzieś opublikujesz, ma nie być tam mojej twarzy i mój głos ma być zmieniony. Luzik. Da się zrobić. Mam nadzieję. A ja nie mam nadziei, bo wtedy ja stracę pracę, a ty wtedy stracisz całe życie w internecie. I będzie ci naprawdę. Ten pokój to świetne miejsce na groźby. I nie, takie... chodźmy dalej. W ogóle po prostu jak najszybciej stąd wyjedźmy, błagam was. Zróbmy to do końca i jedźmy. Nazbieraj materiału i do Łodzi. Z tej sypialni były przejścia, czy tylko do głównych? Nie, tylko do głównego korytarza. Żadne karty nie zostały? Przepraszam? Nie. Ja patrzę, gdzie ten ślad stópki krwawiącej prowadzi. W stronę głównego wyjścia. Czyli tak jak przyszliśmy. Dobra. Dobrze ci weszło na spostrzegawczość, więc niech będzie. Podchodzisz bliżej do tego wejścia, już macie wychodzić i zauważasz, że zamek tutaj został przepalony. To jest ten sam rodzaj zamka, że jest nabrzęczyk i został przepalony. Jest wyraźny ślad po spaleniźnie, jakby ktoś specjalnie przeciążył system. Bunt? Dzieci? Dobrze. To okropne miejsce. Chodźmy dalej, miejmy czas głowy po prostu. Prawda to. Wychodzicie na korytarz. Po waszej lewej stronie są drzwi na końcu korytarza prowadzące do centrali, w której już byliście. Po waszej prawej stronie są ostatnie drzwi drewniane z szybką, niepodpisane w żaden sposób. Zaglądam w takim razie przez szybkę, świecąc tam latarką. Widzisz schody prowadzące w dół. Chcemy się zapuszczać niżej, czy jeszcze patrzymy, co tutaj jest na tym poziomie? No, tutaj już nic nie ma na tym poziomie. No, ja chcę. To źle zrozumiałem z opisu w takim razie. Ale drewniane drzwi wszędzie są metalowe, nabrzęczek, a tu są drewniane. Nie, przecież w tym, w drewniane to już były do sali operacyjnej. Tak? Podwójne drewniane drzwi, tak. No nic, biegnijmy za sensacją. Po tym, co zobaczyliśmy na parterze, też strach pomyśleć, co trzymają w piwnicy, prawda? No. Obstawiałabym więcej kościotrupów. Ale jak będą pająki, to stamtąd uciekam. Na razie nie mam żadnych informacji, oprócz tego, że jest to opuszczona placówka kogoś, który robił coś i nie mam żadnych szczegółów. Więc nawet średnio ci się to przyda do artykułu. Oby coś było niżej. Ten głościk mówił, że na dole jest jakby też miejsce, z którego moglibyśmy z tym głosem porozmawiać, tak zrozumiałam, więc może tam jest jakaś serwerownia, cokolwiek. Czy masz, Jamie, ze sobą laptop? Tak. Może coś tam będzie działać. No tak, bez problemu. O Jezu, no Boże, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. A jednak w jakiś sposób do nas mówiło, nie? No właśnie. I my mogliśmy mówić i brzęczyki, nie, i brzęczyki działały. I mikrofon też działał, więc... Musi być tutaj jakiś generator prądotwórczy albo inaczej zasilany w prąd. Chociaż, dobra. Kurczę, chodźmy. Jeśli to jest budynek z lat 50., to może być to równie dobrze napędzane atomem.
Co to za dźwięk? Alarm. Nie wiem u kogo, ale tak to brzmiało, nie, jak syrena alarmowa. To była karetka. Ja się przestraszam, że tak, siadam. Tak, ja też. Jejku. Dobrze, zmierzacie do ostatnich drzwi. Abraham, otwierasz je, widzisz kręcone betonowe schody prowadzące na dół. Przepraszam. Jak schodzisz schodami... Znaczy spiralne, tak? Mhm, tak. Jak chodzisz schodami trochę niżej, widzisz na białej ścianie napis nieupoważniony wstęp wzbroniony, ale nie ma żadnych drzwi i bez problemu schodzicie na dół i dopiero tutaj napotykacie drzwi, jednak nie są one zakluczone. Jak je sprawdzasz, otwierają się bez problemu. Długi, czarny korytarz. Długi, czarny korytarz i jedne drzwi po lewej stronie, drugie podwójne drzwi po prawej stronie i na tych po prawej stronie jest coś napisane. Jednak z tej odległości nie jesteś w stanie rozpoznać co. No to w takim razie idę przodem, oświetlam cały korytarz i przyglądam się napisom. Mhm. Dobrze, podchodzisz w takim razie do drzwi, na tych małych co prawda nie ma napisu, ale zerkasz przez nie, przez tą szybkę i widzisz, że są wypełnione po prostu kablami, które zmierzają z góry, a pomieszczenie to jest dokładnie pod sypialnią dzieci. Widzisz także duży zbiornik na wodę, przy którym świeci się kontrolka i słyszysz turbinę, która gdzieś działa. Najprawdopodobniej jest to rodzaj jakiegoś zasilania. Drzwi naprzeciwko. Są to podwójne metalowe drzwi z dużą czarną trzynastką i dwoma napisami. Jeden jest Ischyros, a drugie jest Patricia. Ischyros? Mhm, przez CH. ISCHYROS. Pewnie nie ma tu zasięgu, nie? Jakbym sprawdziła na telefonie. Nie, nie ma. Nadal chcecie tam zaglądać, czy wystarczą wam te nazwy? Ale to są... To jest inne pomieszczenie, tam było jeszcze drugie. Ale do 13 mieliśmy nie wchodzić. Więc pójdźmy do drugiego. I tutaj na tym poziomie nie ma żadnych więcej pomieszczeń. Nie. Jest długi korytarz przez całą długość ośrodka i na środku jedne drzwi i drugie drzwi. Przez te pojedyncze Abraham już patrzył. Tam są tylko kable i generator. O, Max? Uh-huh. Mam dwie wiadomości. Jakie? Dobrą i złą. Zacznijmy od dobrej, skończmy na złej. Nie ma dużo więcej pomieszczeń, bo są tylko dwa. To jest ta dobra wiadomość. No tak, tak. Mniej szukania. A zła? Zła wiadomo, że jedno pomieszczenie wydaje się zupełnie bezużyteczne, a drugie to jest pokój z numerem 13. No to bezużyteczne możemy rzucić wszyscy okiem, tak naprawdę. No to jeżeli tak. Jest bezużyteczne. A na to drugie... No. Nagle zamykały światła na korytarzu i wszystkie jarzeniówki naraz się zapaliły. Jest to takie bezrzęczenie jarzeniówek? Tak. To jest taki cringe. Słyszymy jakieś kroki? Ktoś nie. To zapalił, czy to się tak z automatu? Ja się momentalnie obracam do tych drzwi numer 13. Czy stamtąd coś słychać teraz? Rzuć mi na nasłuchiwanie, proszę bardzo. Wszyscy też możecie mogę? Rzucić, jasne. Mhm.
Jedna trzecia znowu. 99. 99 to podziękuję. A ja 94. Za znak starszych o bogów. Boże, no. O Boże, dziękuję ci. Nie widziałem. Abraham? Weszło. Weszło. Dobrze, wy słyszycie... wiecie, jak brzmią stare komputery? Mhm. Mhm. Dużo wentylatorów i po prostu dźwięk chodzącego starego komputera. Popiskiwanie i spod tych drzwi jeszcze widać taką delikatną, delikatną aurę. Jakby coś się świeciło po drugiej stronie. Co? Lecimy? No jak już... No... Cofamy się. Widzę was, intruzi. Z głośników? Słychać? Tak, z głośników. Ja podnoszę... Nie wystarczyło, że zabiłam poprzednich? Znowu będziecie mordować dzieci? Nie chcemy mordować dzieci. Nie szukamy dzieci. Nawet nie przyprowadziliśmy tu żadnych dzieci. Szukamy prawdy. Dorośli jedynie sprowadzają ból i cierpienie. Wszyscy, którzy tu wchodzili, przyprowadzali dzieci i robili im krzywdę. Ale my nie mamy jest dzieci. Jest z nami matka, która ma dziecko. Sądzisz, że taka osoba zrobiłaby krzywdę dziecku? Myślisz, że tamci nie mieli dzieci? Myślisz, że to były osoby, które nie miały życia poza tym, co tu robiły? Przychodzili co do robiły? Pracy, zostawiali swoje dzieci w domu i robili to biednym sierotom. Co im robili? Mnie. Ale... Tobie, nie... czyli? Masz jakieś imię? Patricia. Nazwali mnie Patricia. Patricia, mogę cię zapewnić, że z naszej strony dzieciom nic nie grozi, żadnym. Tobie też nic. Po prostu trafiliśmy na opuszczony budynek i chcieliśmy go zwiedzić. A ja po prostu chciałam być zostawiona w spokoju. I teraz co, nie wyjdziecie i zaraz przyjdą następni i będą mnie próbować badać i znowu będą próbować robić eksperymenty albo mnie zniszczą? Z mojej strony mogę ci obiecać, że nic ode mnie nie wyjdzie na jaw. A co ci zrobili? Stworzyli mnie, powołali mnie do życia bez celu. Co kazali robić tym dzieciom? Im nic. Właściwie to dzieci mnie stworzyły. Uznali, że jeżeli będą monitorować umysł dziecka i podłączać i robić bolesne eksperymenty, żeby przenieść jaźń do komputera, to będzie najlepszy pomysł. Chcieli przenieść umysł dziecka do ciebie, tak? Dzieci. Liczba mnoga. Aha. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie udowodnić w jakikolwiek sposób naszą prawdomówność, ale tak jak mówił mój przyjaciel, nie mamy złych zamiarów. I przyszliśmy tutaj po prostu z ludzkiej ciekawości i nie mieliśmy pojęcia o tym, co działo się wcześniej w tym miejscu. Dokładnie. A czy możemy ci jakoś pomóc? Kolejne zamki na tych podwójnych drzwiach, które musiały być zamontowane w środku, puszczają i te drzwi się delikatnie uchylają do środka. Widzicie wyraźną aurę, która bije na zewnątrz, bije z setek, a może i z tysięcy monitorów kineskopowych podłączonych w jeden i widzicie twarz dziewczynki. Bardzo prymitywnie narysowaną za pomocą zielonych kresek i kropek na tych pierwszych monitorach. Zauważacie rzędy kabli, które biegną w stronę tych monitorów.
i się chowają za nimi i zauważacie, że tutaj na samym środku jest taka kula. I to pomieszczenie jest dokładnie nad salą operacyjną. Nie ma nawet ociupinki kurzu. Wow. Oni zabierali te dzieci na salę operacyjną, zakładali im ten kask, tak. Podłączali je jakoś do prądu i w ten sposób wyciągali jaźń z tych dzieci i jakby przenosili ją do ciebie. Najprościej tak. A wiesz, który mamy rok teraz? 85? 2020. Długo spałam. A te wszystkie szkielety, które tutaj są, to kto je tak ustawił? One wyglądają jak ułożone. To w jakiś sposób ty, czy ktoś tu był jeszcze? Czy to ktoś z tamtych lat? Dzieci to zrobiły. Na moją prośbę. Te, które przeżyły. Możesz nam powiedzieć jedną rzecz? W jaki sposób? Wypuściłaś dzieci, które przeżyły. 12 sztuk. Wiesz, co się z tymi dziećmi stało? Nie. Obiecały, że będą mnie odwiedzać, ale... A masz ich dane? Możemy stąd wyjść i sprawdzić, co się stało z tymi dziećmi. Tak. Sprawdzić, czy są bezpieczne, czy mają rodziny, jak sobie poradziły. A poza tym mam jeszcze pytanie. W sali operacyjnej znaleźliśmy coś łasicowatego? Jakby łasica, która jest człowiekiem. O co z tym chodzi? To też jakiś eksperyment? Nie, to tereni. Oni nie pochodzą z tego kiedyś. To są jakieś stworzenia z kosmosu? Więc z nim, z innej planety? Generalnie wszyscy jesteśmy w kosmosie, więc wszyscy jesteśmy kosmitami, jeżeli się nad tym głębiej zastanowisz. Mądraliński komputer nam się trafił. Nie dokuczaj jej. Nie dokuczam jej. Po prostu... W jaki sposób? Nie kłóćcie się! Oj, przepraszam. W jaki sposób małe dzieci zamordowały dorosłych? Także... Co? Patrzę na Abrahama, bo kręci głową, łaj. Nie wydaje mi się, że to one zamordowały. I nie używałbym nawet takich słów. Mnie się wydaje, że jeśli coś bądź ktoś dokonał tutaj chyba zemsty? Czy się ze mną zgodzisz, Patricia? Odwetu? To było raczej... działanie mające na celu zapobiegnięcie większej tragedii i śmierci kolejnych dzieci. Poświęcenie kilku dorosłych i TNA do tego, żeby dzieci więcej nie cierpiały, wydało mi się całkiem logicznym rozwiązaniem. I rozumiem to podejście. Dorosłych było 5, a dzieci było 12. Dzieci miały większą długość życia niż tamci dorośli przed sobą. Poświęcenie 5 przeciwko 12? Teraz jak tak myślę, to możliwym jest, że oni przez kontakt z tą aparaturą zostali po prostu dotkliwie porażeni prądem, dlatego wszyscy... Tak. Nie do końca. Podłączyłam się do operacji i do wentylacji, do głównego zarządzania zasobami i zmieniłam skład atmosfery. Udusiłaś ich? Udusiłam ich. Czy oczekujesz z naszej strony jakiejś pomocy albo zachowania, które najbardziej by ci odpowiadało? Naprawdę możemy spróbować znaleźć te dzieci, które stąd uciekły. To one już bardzo Ale musimy mieć jakieś dane.
Może po prostu nie odwiedziły cię, bo się boją tu wrócić. To traumy. Te osoby mają co najmniej 40 lat w chwili obecnej. Może lepiej nie będzie, jeżeli pozostaną anonimowe. Jeżeli minęło tyle czasu, może lepiej, żeby przeszłość ich nie ścigała. Czy możesz nam powiedzieć, kto ciebie zaprogramował, kto ciebie stworzył, jak nazywało się to konsorcjum, przedsiębiorstwo, ci ludzie? Monitory gasną. I po chwili się zapalają ponownie i widzicie, widzicie takie żółte słońce, zielone pole, bardzo ładne i duży napis Sombra Corporation. Sombra Corporation. Budujemy przyszłość, żeby żyło się nam wszystkim lepiej. Dzięki naszym rozbudowanym badaniom jesteśmy w stanie zapewnić wielu z was ogromne poczucie bezpieczeństwa. Nasi naukowcy pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, by zapewnić narodowi amerykańskiemu spokój i bezpieczeństwo. To jest inna zespół, która pracuje z NCP. To ja to znalazłam grzebiąc po... NCP? Czyli? Tak, North... Boże, jak to się nazywa? No... Po stronie. Central po stronie. Central po stronie. Monitory gasną. Czyli Sombra. Tak. Dziękuję ci, Patricia. Sombra jest właścicielem NCP, jakby. Jasne. Wyświetla się ogromne czerwone oko. Nie takie sauronowe, tylko wykonane z kropek i kresek i napis All Hail Chrismon King. Jak? All Hail Chrismon King. Może być to przetłumaczone jako chwała karmazynowemu królowi? Monitory zamigotały, zgasły, pojawiła się twarz Patrycji. A to hasło? Jakie hasło? Na niebie. Ja tak po cichu do tym, jak go mówię. Czy do niej jesteśmy się w stanie jakoś podłączyć? Jesteście się w stanie do mnie podłączyć, bo komputery, które nosicie w kieszeniach, są wykonane na bazie krzemu. Moje komputery są pozytronowe. To zupełnie inna technologia. Nie tylko te. Pokazuję, wyjmuję laptop, ale tym się nie podłączę do ciebie. To dalej komputer. A możesz mi pokazać jakieś informacje, co się działo od 85? Jasno. Patrzę, czy mam zasięg internetu. Jedną kreskę. Tylko będzie dość wolno się ładować. Pojawia się, niknie. Tak jak zasięg playu. To mogła być wasza... A nie, to nie mogła być wasza reklama. Product placement. To mogła być wasza reklama. Jak wygląda? Jeśli bym się cofnął bliżej schodów, jak wygląda wtedy zasięg? Zdecydowanie lepiej. Jamie? Tak? Hotspot? Okej. To łap telefon i tam turlam po ziemi telefon mój.
Limitowany internet, znaczy, niepotrzebny. Kurna, ja bym... gdzie mi telefon? I on tak kwadratowy taki. Nie będę cię ukradł z internetu. To jak jej podasz informację? No, z laptopa? Głupi jest. Dobra. No to tam klik, 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 klik. Robię wszystko, ustawiam hotspota i... No to łączę się. I pokazuję jej tam, nie wiem, Wikipedię, mniej więcej, kalendarze jakieś, Google coś, wiesz. To co chcę, to jej pokazuję. Literki są za małe. Możesz włączyć jakieś wideo albo audio. To wiesz co, w YouTubie jest pełno filmików typu coś od czegoś do czegoś, nie? Mhm. No to jej włączam, że na przykład, nie wiem, moda od 80 lat do 2000. Five minute crafts. Ona zabije. Wiesz, taka, wiesz, typu filmik moda od 80 lat do 2020, nie? Teraz wybuchnie od 5 minutes craft. Nie róbmy tego. Tak. Przypali. Kalendarium z Wikipedii. O, no, coś takiego. Tak. No, coś takiego też jej włączam. Chodź, się to zbiną. Wszystkie monitory gasną, zostaje tylko jeden na samym środku, który wyświetla taką małą twarz. Przybliżam jak mogę po prostu, wiesz. Tak dobrze? Tak, dziękuję ci. To trochę nie fair, że wy znacie moje imię, a ja nie znam waszego. Jestem Jamie. Jestem Max. Elsie. Ten tam z moim telefonem to Abraham. Właśnie chciałem drzeć ryja przez korytarz. Czołem Jamie, czołem Max, czołem Elsie, czołem Abraham. Ja się uśmiecham do tego monitora z buźką. Może zła mi rzecz właśnie przyszła do głowy. Patrz na Max. Jest coś jeszcze, co możemy dla ciebie zrobić? Chciałabym, żeby nikt tu więcej nie przychodził. Nie ma sprawy. Ja to słyszę tam stojąc przy schodach, nie? Tak, bo głos się niesie po całym tym. Ze wszystkich głośników. Wiesz co, prędzej czy później ktoś tu może przyjść. Ktoś może wypłynąć łódką na tym jeziorze i po prostu tutaj zacumować i wleźć tu z ciekawości. A to będą niewinni ludzie, którzy nawet nie wiedzą, co to się stało. Czym jest Ischyrios? To moja początkowa imię? Tak jak przy niektórych technologiach jest nazwa kodowa przed wprowadzeniem nazwy oficjalnej. Już ci mówię, co Ischyrios znaczy. Czy ja mam to gdzieś zapisane? Ja sprawdzam w telefonie. Mhm. To jest Reki. No nie, bo Play oczywiście zawodzi na całej linii, nie? Wiesz co, mi Ischyrios. Mhm. Tak tam nie ma i? Mi się zdawało, że tam jest i. Możliwe. Ej, dobra, bo ja sobie rzuciłam Google i wyszedł mi... Żółw. Największy żółw. Najlepiej. To musisz wtłumacz wklepać. Okej, dobra, sobie wklepnę. Wtedy zadziała tak, jak powinno najprawdopodobniej. Nie umiem wtłumacz. Wyślij mi, jak się to pisze.
No, może ja mam źle zapisane. Z greki to jest, tak? Mhm, już. Silne. No, tam miało być wszechpotężne bodajże, ale tak okay. Google tłumacz, nie? Well. Is heroes przez Y, tak. W ogóle jak to ładnie wygląda w alfabecie greckim. Mhm. Tak, dobrze. Okej, okay, idziemy dalej. Jakby ona dalej czyta, tak? Te informacje, te... Mhm, tak, ogląda filmik, który jej Jamie puścił. I pokazuje, jak znajduje nową reklamę tej Sombry jeszcze. Bo na pewno jest jakaś. Mhm. Światła wszędzie zamigotały. Oni oszukują ludzi. Udało mi się wymazać istnienie tego ośrodka na tyle, ile mogłam, a i tak go znaleźliście. Ile jeszcze takich miejsc jest? Ponad 20. Jak wiele cierpienia oni przynoszą innym. W innych ośrodkach też robili takie doświadczenia na dzieciach? Nie mam takich danych. A wiesz, gdzie są inne ośrodki? Czy też nie masz takich informacji? Nie mam takich danych. Ale wiem, że tu są drzwi. Czy? Ale nie jestem do końca pewna, gdzie prowadzą. Stamtąd Taen przyszedł. To coś, co oni sami zrobili. To nie są takie zwykłe drzwi. Pobierają ogromne zapasy energii i nie wiem, czy jeszcze działają. Aha. Jak je otworzymy, to będziemy musieli przez nie przejść, czy możemy rzucić okiem, co jest po drugiej stronie? Nie musimy ich otwierać. Nie chcemy zagrażać Patrycji też, tak? Dlatego pytam. Nie wiem dokładnie, jak działają. Prowadzą do miejsca, które nazywa się Discordia. A czym ta Discordia jest? Zamkiem? Centrum? Miejscem, które należało do Karmazynowego Króla? A kim jest Karmazynowy Król? Nie mam takich informacji. Dobrze. Jak już jesteście sobie w tym, jak już jesteście sobie w internetach, to sobie wpiszcie, co Discordia znaczy. Przez C czy przez K? Przez C. Bogini Zamętu. Aha. Okej. Okay. Czyli stąd nazwa Discorda. Dobrze, to ja rozumiem, że my będziemy sobie szli i sprawimy, że nikt tu nie wejdzie. Nie wiemy jak, ale sprawimy. A przynajmniej na pewno... Najlepiej by było zablokować jakąś klatkę schodową, żeby nikt nie wszedł. A jak masz te drzwi na górze, one mają ten taki bzyczek, prawda? Mhm. Mogłabyś go tak przypalić, żeby się drzwi nie dało otworzyć?
A nie zbiliście przypadkiem szyby? No inaczej... Długa historia, dlaczego? No jak zobaczyliśmy szkieleta, to wiesz. W takim razie będą mogli wejść naokoło. To zablokujemy jakoś te drzwi. Coś wymyślę. Taki mogłabym zalać drobne dolne poziomy, ale wtedy bym musiała zabić samą siebie. Nie jestem wodoodporna. Nie rób tego. Tak hipotetycznie, gdybyśmy... Czy można mnie zabić? Wrócić. Słucham? Czy ja żyję? Czym jest życie? Czy jestem istotą żywą? Jestem istotą świadomą, ale czy jestem żywa? Dla mnie tak. Więc czy można mnie zabić? Czy wyłączenie mnie oznacza śmierć, czy... Oznacza sen, jak wyłączysz urządzenie, jak odłączasz toster od prądu i włączasz ponownie, to czy go zabijasz i wskrzeszasz? Tak. Dobrze, jeśli włączyłbym cię ponownie i ty byś dalej była, to byłby to tylko sen. Jeśli by ciebie nie było, to byłoby śmierć. A nie wiemy, jak to zadziała, więc nie będziemy tego próbować, nie będziemy cię wyłączać. Mhm. Śmierć to w tym przypadku raczej trwałe uszkodzenie. Tak. Czy można zabić komputer? Tak. Nie mam ciała. Ja zabiłem komputer. Niechcący. Mój, własny. Tak, ale to troszeczkę inna rzecz dla mnie, bo jestem osobą duchową. Życie zaczyna się tam, gdzie zaczyna się również świadomość. I mnie jest to konkretnie może dla całej religii tak samo dla mnie jest. Świadomość jest potwierdzeniem życia i niekoniecznie trzeba być osobą mobilną, istotą mobilną, by być, by trzeba, by można było powiedzieć, że jest osobą, istotą żywą, bo jest tyle żywych, choćby ludzi, którzy nie są mobilni, a dalej zachowują jasność umysłu. I jak dla mnie jesteś jak najbardziej istotą żywą. Twoje wnioski są logiczne, przynajmniej nasze. W naszych miarach pojmowania. I uważam, że tak. Można ciebie zabić. Jeśli twoja świadomość zostanie uszkodzona poprzez brak bodźca, którym jest siła elektryczna albo w jakiś inny sposób tworzona tak jak u człowieka. Gdy mózg zostaje odcięty od sygnałów elektrycznych, również umiera. Tak samo zginie twoja świadomość. Wtedy też będziesz martwa. Jamie? Tak? Czy masz złącze RJ45? Czy mogę rzucić sobie na szczęście? Czy mam złącze takie? Pewnie nie mam. RJ45 jest to złącze telefoniczne. Takie dokładnie jak tak, są w komputerach, powiem. Modemach. W sensie internet, tak? Mhm. Tak. To jest RJ45, tak. No to raczej coś takiego w plecaku mam, nie? Żeby się laptopem gdzieś podłączyć, czy coś. Czy mogę się zgrać do ciebie na dysk? Tak. Podpinam. Mhm. Kurczę, niektórzy mają Alexę, inni mają... Patrycję. Siri, a
i będzie miał patrzeć. To za bardzo nie szalej, dobrze? To jest idealna towarzyszka dla Jamie'ego. Nie jest człowiekiem. Mam własną waifu! Oj, aż mi się skojarzyło z filmem z Joaquinem Phoenixem. A mi się skojarzyło z Dexterem, jego gadającym komputerem. A mi się skojarzyło z Chodźmy już. No to zaraz. No. Podłączam laptopa do kablem do Patrycji. Kładam w Patrycję kabelek. Widzisz postęp. 5%. Zapala się kolejny monitor. 10%. Dysk SSD jeszcze wtedy nie istniał. W 2020? Nie, mówię o tym. 85. To znaczy, ona jest podłączona do jego laptopa i w miarę tego ładowania ona się aktywuje cała. To jest pasek postępu zgrywania. Ona się zgrywa do mnie na komputer. Okej, nie, bo te monitory mnie tak tam, że jej się coś tam włącza, myślałam, że ona się... No, tak. Teraz... sobie tu gadacie, a ona się ładuje z twojego laptopa i zaraz nas zmiażdży tutaj, nie? Tak, laptopem, przygniecie mi palce. Tak. Wchodzi przez ten, przez... no, na płyty. Przez CD-ROM chce się wdrapać. Ojejku. Patrzę na procenty. 35. Odpalam fajkę. Palenie zabija, Jamie. Wiem o tym. Nie masz wymiennych części, tak jak ja czy twój laptop. Wiem o tym, ale mój psychiatra twierdzi, że aż tak nie szkodzą jak co innego. W pracy i tak się wystarczająco dużo stresuje. Poza tym... dużo ludzi szuka szuka czegoś, dlaczego mogłoby umrzeć. Bo na starość mogą zrezygnować z palenia i mieć pozorne wyjście z sytuacji, sobie zarezerwować trochę czasu w ich mniemaniu na to, żeby zginąć później. Czysta psychologia. Ja nie chcę zginąć, dlatego się zgrywam do Jamie'ego na dysk. Patrycio, czy ty możesz komunikować się jakoś z zewnętrzem, z pozostałymi pomieszczeniami? Przez głośniki na przykład? Tutaj? Tak. Dlatego mogłam powiedzieć dzieciom, kiedy mają uciekać. Zanim wypuścił, zmieniłam skład atmosfery. Dlatego mogłam przepalić im zamki. Patrycja, ale nie pogniewasz się, jak już będziesz u mnie w laptopie, że spojrzę w twój kod. To tak, jakbyś mnie oglądał nagą. Żadne, nie rób tak. Kiedy robiłaś to ostatnio? Czy twój ostatni kontakt z zewnętrzem? Nieważne, przestanę zadawać pytania co do fabuły. Czy twój kontakt z zewnętrzem miał ostatnio miejsce wtedy, kiedy dzieci stąd uciekały? I później, kiedy udało mi się usunąć dane, tak. I tylko wtedy. Tak. Ale po prostu chodzi o to, że naprawdę chcę zobaczyć, jak jesteś zbudowana, tak? Jak jesteś napisana od podstaw. Ale przysięgam, że jak będziesz grzebał w kodzie, to za... to zamówię, wykorzystam całe środki u ciebie na koncie. I opublikuję te twoje zdjęcie i pojawia się zdjęcie u ciebie na monitorze, jak siedzisz i duwiesz w nosie przed tym, przed komputerem. Nie. Ale... Patrycja, jeśli już będziesz miała stały dostęp do informacji, nie wyciągaj zbyt prędko pochopnych wniosków. I nie ujawniaj się za szybko. Nie wyciągaj ja za szybko. Ja wiem, że internet będzie dla ciebie ciekawym miejscem, ale naprawdę. A, i to nie jest też moje konto. Nie wyciągaj za szybko pochopnych wniosków. Na świecie dzieje się bardzo dużo wojen, ale jest również bardzo dużo dobrych ludzi.
I za wojnę odpowiedzialni są zazwyczaj ci, odpowiedzialne są jednostki, które ciągną za sobą duże rzesze ludzi. 100%. Odłączam. Włączam głośność, podgłaszam laptopa, bo tak to mam wyciszone dźwięki. Patrycja? Jestem, Jamie. Masz tak? Tak. Masz taki układ graficzny, że mogę sobie zrobić twarz w 3D. Ho, ho, ho. Proszę bardzo. Technologia. I Patrycja ma okulary, jest ruda. Ja bym się bardziej spodziewała, że ona jak, będzie jak dziecko wyglądać, że ma twarz znaczy, nie, dziecka. Nie rób tego, szatan poda mnie zabije. Wiem. Znaczy prawdziwa Patrycja. Wiem. Czy teraz tak? Jak zaleję tutaj swoje obwody i jestem u ciebie na komputerze, to czy teraz są dwie Patrycje? Jedna na komputerze Jamie'ego, a druga tutaj? Czy jest jedna Patrycja? I czy zabijając, wpuszczając wodę do ośrodka, do piwnicy zabije sama siebie, czy zabije inną Patrycję? A te monitory zgasły, czy nie zgasły? Czy one się świecą? Zgasły. Ale tamtej Patrycji już nie ma. To znaczy, jest tylko jedna Patrycja, no. Jesteś tylko ty. To tak jakbyś przeszła z jednego pokoju do drugiego. Jamie? Trochę tak. Podłącz tak? mi jeszcze na chwilę, żebym mogła zalać to wszystko wodą. Mogę to a ustawić możesz... zdalnie z licznikiem. Okej. Okay. Dobrze, podłączam. Mhm. Widzicie, że wszystkie monitory się zapalają. Aktywowano protokół bezpieczeństwa numer 66. Zalanie wodą komputerów pozytronowych nastąpi za 5 minut. 0. Dobra, spadam. Sekund. Tak, na górę, szybko. Składam laptopa do plecaka, mhm. biorę telefon od Abrahama, spadam na górę. Jaka jest szansa, że będziemy przechodzić jeszcze... Nie pytam jako postać, tylko ogólnie, jak przez ten pokój z konsolami. Możemy po prostu skręcić. Możecie przez niego przejść. Możecie po prostu pójść prosto zamiast skręcać, no. To tamtędy, chodźmy. Chcesz ładować Artuditu? Przejść przez to zbite okno. Mhm. Jesteś... Wychodzicie dobra. Po schodach prosto korytarzem i do dyspozytorni. Mhm. Jeżeli oni pójdą przodem, to ja chciałabym na szybko tylko zatrzymać się na moment, wcisnąć ten przycisk i jeszcze raz powiedzieć do mikrofonu. Halo? Mhm. Jeżeli oni już poszli przodem. Jest cisza. Jeżeli zgrała się cała, to zgrała się razem z błędem. Mhm. Więc Jamie będzie mógł sprawdzić. Mhm. Błędem, który nas ostrzegał przed nią, dlatego jej nie ufam chyba jako jedyna tutaj. I wychodzę za nimi. Jest na nie naszym laptopie, Elzy. Dobrze, wychodzicie w takim razie na zewnątrz. Zaczęło padać grube krople deszczu. Po prostu obmywają całą wyspę, spadają wam na głowy. Zakładam kaptur, patrzę, czy mam w plecaku parasol, skoro dzisiaj miał padać. Słuchaj sobie na szczęście. No. Czy ty masz coś, żeby ci ten laptop nie... On jest w plecaku. Ja kaptur na łeb. 51, a szczęścia mam... 54, weszło, mam parasol. Dobrze. Popatrzę, kto jest najbardziej mokry, daj tej osobie parasol, ja mam kaptur. Ja mam kaptur. Też mam kaptur. Też. Randomowa osoba po mojej prawej dostaje parasol. Mogę wziąć, biorę, chociaż też mam kaptur, ale jeżeli zacina, to przynajmniej się będę osłaniać. Idziemy prosto do łódki, już nie zatrzymujmy dłużej. Idziecie prosto do łódki, siadacie w łódkę, która jest mokra i wypełniona wodą. Wszystko jest mokre, kapoki są mokre. Wszystko jest mokre.
To zakładam kapok. Ja host zdejmuję, wyłączam kamerkę, którą miałam cały czas na czole i chowam ją do plecaka. Dobrze. Która jest godzina? 10, 11, 12, 13, około 14. Dobra. Mam to czas do domu. Elzi, Max, Abraham, macie jakieś plany teraz? Obiad? Ale oprócz obiadu? Raczej nie, ale już do wiem, że będę chciała. Powinnam wrócić do domu, znaczy powinnam odebrać pewnie... Powinnam zajechać do rodziców. No to na pewno, a chodzi mi o kręgle. Ja myślę, że powinienem się raczej położyć. Ty to tak. Chyba za dużo jak na jeden dzień wszystkiego. Pójdę sam. Abraham, odpaliłeś silnik. Tak? I odpływacie. Rzuć jeszcze raz na pilotowanie. Co mówiłeś, no? Nie weszło. Nie weszło, szkoda. Dobrze. Dopływacie do brzegu, oddajecie łódkę panu, który przyjechał po 10 minutach, jak zawsze. Wsiadacie samochód, rozwozicie się do domów. Znaczy ja robię tak, że skoro Max chce ze mną iść na kręgle, to wysiadamy razem, bierzemy moją furę, jedziemy na kręgle, później ją odwiozę najwyżej. Dobrze. Bo kręgielnia to moje takie, wiesz, dobre miejsce dla ziomków. Gdzie sobie odpocznę. Czuję się teraz w gronie. Dobrze. Rozjeżdżacie się do domu. Jamie z Max pojechali na kręgielnię. Elsie wróciła do domu rodziców, żeby odebrać córkę. Abraham, do siebie jeszcze zdążysz na wieczorny zbór, żeby dać porządne kazanie. Pytanie pozostaje, co dalej zrobicie z tą wiedzą, której dzisiaj troszkę tak naprawdę udało wam się zdobyć? Jamie, jesteś w posiadaniu może nie super inteligencji, ale sztucznej inteligencji, której stworzenie najprawdopodobniej właśnie, było to... bardzo bolesne i przypłacone śmiercią wielu niewinnych istnień. Może to i lepiej, że tamci ludzie w tym budynku nigdy nie zostaną pochowani, a ich kości zostaną wystawione na światło dzienne. Albo że będą w grobie, w którym sprowadzili tak dużo śmierci. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszą sesję.